Cześć moje drogie, dzisiaj będzie filmik ze śmieciami w roli głównej. Trochę Wam opowiem, co mi się tutaj skończyło. Nie jest to duże opakowanie, ale chcę się już tego pozbyć, bo tu są jednak pootwierane maski, jakieś tam inne rzeczy i trochę to zaczyna mi przeszkadzać. Więc opowiem, co jest fajne, co niefajne i potem ląduje to oczywiście wszystko w odpowiednim worku na śmieci. Mam płatki Bibioty od ostatniego takiego filmu. Zużyłam na razie dwa opakowania, więc nie jest źle. Nie malowałam się zbyt często i może dlatego tylko dwa opakowania poszły. Tutaj mam też płatki kolagenowe pod oczy, o których Wam mówiłam ostatnio. Rewelacyjne. Skład mają naprawdę bardzo dobry, więc jeśli masz parcie na to, że chcesz mieć dużo ekstraktów, bo tu jest ponad 15, witaminy, peptydy, retinol, co tam jeszcze było? Dwa rodzaje kolagenu. No i tam jeszcze inne składniki, które mają działanie na substancję, która tutaj jest, no i na naszą skórę również, czyli takie wielofunkcyjne. Też jest tego od groma, naprawdę skład jest świetny. Więcej informacji oczywiście w filmiku, jeśli jesteś ciekawa. Mam też maskę ze Skin 79, ze 7 na razie jedną zużyłam, jakoś mi tak słabo idzie tym razem. I ta jest ze ślimakiem. Naprawdę świetnie nawilża, bo ogólnie chyba ten ekstrakt ze ślimaka, ten śluz daje radę w nawilżeniu i tak dłużej przeciąga to nawilżenie, na parę dni. Nie tylko wiecie, że wieczorem pięknie, ładnie jest gładko, a rano często już ta skóra jest po prostu taka w miarę normalna, nie? A tutaj wydaje mi się, że zadziałało to dość dobrze, więc za parę złotych ją kupiłam, 7 chyba z czymś w Hebie na promocji, więc jestem zadowolona. Szampon, który używam nie na skórę głowy, tylko na włosy, to jest Fructis, który u nas w domu zawsze jest, bo jest tani, łatwo dostępny i to jest do włosów normalnych, szybko przetłuszczających się. Moja mama go lubi. Tutaj widzę, że nie ma też silikonów i parabenów, więc jeśli komuś na tym zależy. U nas, jak ja powiedziałam, w użyciu od zawsze ulubieniec mojej mamy i dla mnie to nie jest taki szampon, który jest jakichś wybitnych zdolności, ale też nie jest taki najgorszy, który gdzieś tam plącze włosy, nie wiem, niszczy je w jakiś sposób. Jest spoko, pieni się dobrze, pachnie też i jest wydajny, więc na umycie włosów z takiego codziennego brudu jest spoko. Maskę, którą bardzo lubiłam i to jest któraś tam już z rzędu butla, tą akurat przywiozłam z Anglii, nie wiem czy w Rossmanie, czy w innych sklepach są takie duże butle, to jest John Frieda Freeze Ease i to jest odżywka, która tak długotrwale ma niwelować zniszczenia, które gdzieś tam powstają trochę i z naszej winy, czyli prostownica i takie ogólne niedbanie o włosy. To jest oczywiście taka odżywka, która daje takie złudne wrażenie, że włosy są zdrowe, nie są zniszczone, bo one tam ładnie te cząsteczki oblewią włos, wszystko się będzie błyszczeć, będzie w miarę śliskie, więc te zniszczenia też będą takie ze strony mechanicznej trochę zminimalizowane. Pompka jest naprawdę spoko i wydaje mi się, że u mnie się sprawdziła. Ja tam nie miałam nic za złe, zawsze do niej wracałam. Jedna z takich lepszych masek, które u mnie się sprawdziły. Jeszcze do włosów mam szampon Head & Shoulders, to jest akurat z mentolem. To stosowałam też tylko na włosy. Bez mentolu stosowałam na skórę głowy, bo mi wcześniej pasowało, teraz już jakoś nie, więc używam co innego. I to jest taki, wiecie, zwykły szampon. Mój mąż też go lubi, więc tak chyba bardziej na niego patrząc, wziąłam ten szampon w sklepie i też używałam w międzyczasie. Zużył się, ale nie będę kupować po raz kolejny. Olejek do włosów też z John Frieda, to jest Full Repair, Repairing Oil Elixir i tu ma dać nam wygładzenie, wpływać na to, że włos będzie prosty. No i ma też jakiś tam ładny blask dać. To jest takie, wiecie, też takie sztuczne, silikonowe, takie, jeśli komuś zależy na tym, żeby to było w miarę naturalne i żeby włos jednak zyskał coś, nie tylko jakiś tam efekt, który jest takim, jakby to było takim naciąganym efektem, no to nie jest najlepsze. Ja tego nie lubiłam, muszę przyznać, że jakoś mnie to nie rajcowało i tak zużyłam, bo zużyłam, ale jakoś tak bez jakiejś ogromnej chęci. I jeszcze do włosów, ups, spadło tam coś. Mam jeszcze ten słynny Batiste szampon, suchy szampon do włosów. Tutaj mam akurat, to jest ten Flore and Flirty Blush.
U mnie spoko, ale widzę, że te ceny jakieś takie w Polsce nie są najtańsze, bo tam w Anglii można go za funta dorwać. I tak wydaje mi się, że w tej cenie można tutaj naszej polskiej oczywiście znaleźć coś ciekawszego, znaleźć coś innego i będę szukać, bo tego już przerobiłam mnóstwo. W zimie jakoś mało idzie, ale latem może się przydać i będę szukać właśnie innych marek w innych sklepach. A to jeszcze mam chyba jedno opakowanie niecałe. Moja mama też czasem tego używa i też nie narzeka. Ja mam muszczycę i akurat u mnie on nie powodował jakichś podrażnień na skórze głowy, bo parę osób mi z Was pisało, że dostałyście albo łupieżu, albo jakieś wysypki, albo coś tam się działo niefajnego. U mnie nie, u mnie było spoko. Mam jeszcze tak, do pielęgnacji twarzy mam tutaj tonik z Patent Rub Baking Garrusin. Muszę przyznać, że to jest nawet fajne, ale i takie nie do końca, więc mi tutaj się trudno zdecydować, czy to jest konkretnie na nie i na tak, bo z jednej strony fajnie nawilża, głęboko nawilża skórę, więc to jest ogromny plus, a z drugiej strony właśnie ta zewnętrzna warstwa skóry jest cholernie sucha, ściągnięta i mamy takie dwa skrajne odczucia w jednym czasie na twarzy, i to mnie bardzo denerwuje, i to spowodowało, że do tego nie wróciłam. A muszę przyznać, że ja do kosmetyków naturalnych jakoś specjalnie tak pozytywnie nastawiona nie jestem, bo widzę, że moja skóra raczej tak do nich nie ciągnie, nie wygląda super. A te akurat z tej marki, Patent Rap, no w dużej mierze mi pasowały, chociaż było tam coś, co mnie do końca mnie tak przyciągnęło i przyssało tak do nich, żebym się ich trzymała na dłużej, żebym wróciła po nie. Więc ja mogę Wam polecić te kosmetyki, warto je wcześniej przetestować, bo tutaj jest dużo naturalnych ekstraktów, mogą uczulić. I w Sephorze możecie też wziąć oczywiście to na wacik i sprawdzić na własnej skórze, jeśli nie masz makijażu lub ten mają też płyn micelarny, spróbować, sprawdzić jak to jest i oczywiście masz do tego prawo jako konsumentka poprosić o próbki, o możliwość przetestowania w sklepie. Dlaczego nie? Warto oczywiście pytać. I kolejną rzeczą dla ciała i dla duszy to będzie piękny zapach i oczywiście peeling solny z The Body Shop. Ja chyba nie wiem, czy ja użyłam chociaż raz tego. Tak, chyba nawet nie. Może raz. Nie wiem, nie powiem Wam. Zużył to mój tato do moczenia stóp, bo mówi, że ładnie pachnie, tam sól była. Mówiłam mu, żeby sobie wziął sól do kąpieli. Ale otworzył to, ładnie zapachniało. No i oczywiście bierze łychą konkretną porcję. To sobie zostawi na później też. Zużył, bo on sobie właśnie w zimie moczy nogi, bo jak zmarznie w lesie, to po prostu się tak rozgrzewa. No i ten zapach, i to wszystko mu pięknie pasowało. A jak to działa na ciele, to Wam nie powiem, czy to fajnie działa, czy ładnie peelinguje, czy nie peelinguje, czy to jest takie, wiecie, coś, co tylko działa właśnie na zmysły, żeby zrelaksować w czasie zimy. Nawet nie wiem, co Wam powiedzieć na temu kosmetyku. Przepięknie pachnie, to na pewno. I ten zapach jest taki orientalny, jest taki głęboki i zajebisty po prostu, tak już w jednym słowie to mówiąc. A tutaj mam też sól do kąpieli, to już taka typowa sól do kąpieli z The Secret Soap Store i to mam działanie rewitalizujące z pomarańczą. Przepięknie pachnie, bo pomarańcza w domu była w każdym pomieszczeniu, jak mi tata tego używał, a używa najczęściej w swoim pokoju przed telewizorem. No. A zapach się roznosi po całym domu. Dobra, lecimy dalej. O, jeszcze mam jeden kosmetyk do włosów. Jest to Nashi Argan Deep Infusion Maska, taka głęboko regenerująca, stosowana przez fryzjerów podczas zabiegu takiego naprawczego dla włosów, za który się płaci dość dużą kasę. Potem możemy kupić sobie taką maskę i ten efekt podtrzymywać w domu. Ja tą maskę kupiłam na targach w Rzeszowie i to jest moja chyba najlepsza maska, z jaką miałam do czynienia do tej pory. Naprawdę, bardzo fajne efekty, bardzo dobrze na moje włosy zadziałała. Nie było takiego efektu uzależnienia. Jak widać, włosy naprawdę, no świetne, bo są proste i błyszczące i wyglądają zdrowo, a chociaż nie używam prostownicy, ale wydaje mi się, że wielu osobom może ona pomóc. Nie mówię, że każdej osobie, że każdy będzie z niej zadowolony, bo jej nie trzeba naprawdę dużo i to, że jest tak wydajna, no to jest ogromny plus, bo ta maska kosztuje ogromne pieniądze. 300 chyba mililitrów czy 350 kosztuje 370 zł. To mniejsze opakowanie, chyba coś tam ponad 100, wydaje mi się, że kosztuje. Więc pozostawię to bez komentarzy.
Dobra, lecimy dalej. Mam tutaj z Sezdermy dwie ampułki, które ja stosowałam osobno, bo to się stosuje jedną w ciągu jednego wieczora, drugą potem powtarzamy. Ja to sobie rozdzieliłam, bo miałam taki po prostu frykas. I tutaj akurat w tym zestawie mamy witaminę C 12% i kwas glikolowy 10%. Te ampułki warto wykorzystać w grupie, bo jeśli masz zamiar sama to zrobić, wykorzystasz 1/5, a reszta się po prostu nie wchłonie i nie ma co pakować to na skórę, bo tylko ją zapchasz. Ja oczywiście stosowałam to też na dłonie, bardzo fajny peeling, naprawdę skóra na dłoniach zyskuje, jest super gładka, jest po prostu taka, wydaje mi się, że lepiej potem zbiera sobie ten krem do rąk, Boże, wypadło mi słowo. I zyskuje, naprawdę. I skórki przy paznokciach również są takie, wydaje mi się, wzmocnione. I ja to zazwyczaj robiłam właśnie w połączeniu z innymi osobami, bo po prostu szkoda mi tego kosmetyku było tak marnować. Wysmarowałam się po prostu tu wszędzie. Ten kwas glikolowy naprawdę pięknie napina skórę. Drugi może nie napina tak bardzo, ale ładnie ją rozświetla i obydwa te kosmetyki mogą wpłynąć na to, że skóra będzie się mocno złuszczać, może powstać pieczenie, lekkie ciepło. Ciepło, jeśli masz skórę z trądzikiem różowatym, z upłytką naczynioną skórą, bardzo wrażliwą skórą, no to tutaj bym oczywiście zrobiła wcześniej próbę, czy to może być używane. Ja raczej bym tutaj nie ryzykowała lub bym omijała konkretne miejsca, gdzie ta wrażliwość czy nadwrażliwość, nadreaktywność występuje. Jeśli jest opryszczka, jakieś przerwana ciągłość naskórka, gorączka, to sobie daj spokój na ten czas i potem jak się wszystko wyleczy, to oczywiście można sobie pakować to na skórę. Te ampułki nie są drogie, kosztują paręnaście złotych w aptekach. Czasem można kupić je jeszcze taniej lub jako dają gratis do większych zakupów, bo ja w taki sposób je otrzymywałam zazwyczaj. I mam jeszcze kolorówkę. Mam tutaj dwa cienie z Maybelline, te kultowe cienie Color Tattoo. I tutaj mam 35 On and On Bronze, to jest taki brązowy, ładny kolorek. I tutaj mam 65 Pink Gold. Ja miałam z tymi cieniami problem. Każdy je tak wychwalał, że są takie fajnie napigmentowane, że się fajnie utrzymują, że jakieś tam późniejsze kolory, które tam gdzieś weszły, można było stosować też do brwi, tam zastosowania były różne. Po prostu mi te cienie nie pasowały, bo były dla mnie za słabe. Były w porównaniu do Maka, były dla mnie, były byle jakie i one się mi nie podobały na oku. Bo te matowe to jeszcze w miarę, ale o te to tak jakby nierówno mi się układały i potem się mi trochę rolowały i w ogóle jakoś tak, nie wiem, jakoś tak przemęczyłam trochę tych cieni. Nawet jak widać, trochę tam zużyłam, ale niewiele. I teraz zaschły i ja chyba po prostu już chyba nigdy nie kupię żadnego cienia kremowego, bo ja ich nie potrafię zużyć, one mi potem, wiecie, marnują się. One nie były drogie, bo kupiłam je na promocji kiedyś i tak po prostu widzicie, gdzie wylądowały. No, ale w filmie są, jakby nie było gwiazdy, nie? Dobra. Dzisiaj to wszystko. Nie ma tego zbyt wiele, bo jakoś tak ostatnio się nie maluje zbyt dużo i po prostu przez to moje choroby jakoś tak mi się nie chce i też chyba nie mam takiej potrzeby. Nie wypadłam z rutyny, może tak to nazwę. I dajcie znać, jak miałyście któryś z tych kosmetyków, jak się u Was sprawdził, a jak macie jakieś zamienniki dla tych kosmetyków, to też dajcie znać. Warto oczywiście znać opinię i znać jakieś tam, wiecie, szersze kręgi w kosmetyce, co nie? Dobra. Dzisiaj to wszystko. Życzę Wam miłego dnia i widzimy się w następnym filmiku. Pa!